Cześć, nazywam się Mateusz Zielonka, jestem zwycięzcą programu MasterChef. Zapraszam Was do plenerowej kuchni Ja Wolę w Domu. Pokażę Wam tutaj kilka kulinarnych sztuczek. Także do dzieła! Na pierwszy strzał idą owoce i warzywa. Pokażę, jak szybko i sprawnie obchodzi się z tymi wspaniałymi produktami, aby w kuchni zajmowało to nam jak najmniej czasu. Paprykę najłatwiej nam podzielić na trzy części. Górną, dolną i środkową. Następnym etapem jest wydrylowanie gniazda nasiennego. To nam się już nie przyda. Na tym etapie pozostały nam tylko najfajniejsze części papryki. Musimy pokroić ją na paseczki, tak zwane juliany. Tak przygotowana papryka nadaje się idealnie do sałatek, różnego rodzaju lecza. Przechodzimy do tego, żeby schrupać ją na surowo. Kolejnym świetnym produktem jest awokado. Nie wiem, czy wiecie, polska nazwa to smaczliwka wdzięczna. Pierwszą czynnością oczywiście było pokrojenie awokado w pół. Jeżeli potrzebujecie tylko połowę awokado, a drugą chcecie zostawić w lodówce, zostawcie pestkę. To na pewno pomoże awokado, żeby nie szczerniało. Użyjcie też trochę soku z cytryny. Tak, przygotowane awokado wytrzyma do następnego dnia i będzie pyszne i świeże. Jeżeli jednak potrzebujecie dwóch części awokado, najprostszym sposobem będzie wyciągnięcie pestki za pomocą noża. Jeżeli awokado jest tak dojrzałe jak to z łatwością obierzemy je ze skórki za pomocą łyżki. Innym sposobem, jednak troszeczkę dłuższym, jest obieranie awokado ze skórki za pomocą noża. Wtedy mamy pewność, że ani gram naszego awokado się nie zmarnuje. Awokado możemy pokroić na różne sposoby. W kostkę, czy na przykład tak jak teraz na cienkie slajsy, które idealnie nadadzą się do sałatki, na kanapkę, czy do różnego rodzaju dań jako dodatek. Następna wieża nasza polska cebula. Pokażę, jak ją szybko pokroić i jak to zrobić, żeby nie uronić łezki. Cebulę klasycznie przekrajam w pół. Obieram z wierzchnich warstw, aby pozbyć się łykowatych skórek. I tak przygotowaną cebulę zaczynamy kroić. Po odkrojeniu dupki cebuli przegrywamy ją trzema nacięciami w poprzek, potem wzdłuż, a następnie kroimy cieniutką kosteczkę, idealnie nadającą się do tatara. Przekrojona w pół cebula, zostawiona w lodówce, pomoże nam zebrać wszystkie bakterie z całej lodówki, więc ona już raczej nie będzie nadawać się do jedzenia, ale odświeży nam w ten sposób lodówkę. Lepszym sposobem niż zakładanie pływackich okularów do gotowania jest prawidłowe oddychanie. Warto pamiętać, żeby wdychać ustami, wydychać nosem. Wtedy na pewno nie uronimy żadnej łezki. Następne wjeżdża mango. Jest to jeden z moich ulubionych owoców, gdyż można z niego zrobić naprawdę wszystko. Od soków, smoothiesów, sosów, czy nawet można je używać do sushi. Po prostu wielofunkcyjny owoc. Uwielbiam. Mango przekrawamy wzdłuż obok pestki. Następnie nożem tworzymy nacięcia w postaci kraty. Kolejnym krokiem jest zwinięcie skórki z naciętą szachownicą na drugą stronę, aby z łatwością można było wtedy wyciągnąć miąższ na talerz. Jeśli chodzi o krojenie warzyw i owoców, to tyle. Zapraszam do odwiedzania strony Ja Wolę w Domu, znajdziecie tam sporo fajnych przepisów. Tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku.